gram z tymi ludźmi, bo jestem zmuszony z nimi grać. Osobiście nie wierzę w to, co robimy. To nie jest tak, jak niektórzy myślą, że czasem gram na 60%. Ta sympatia pojawiła się dopiero po jakimś czasie, jest wątpliwa. Szacunku za to nie ma w ogóle. Zespół mnie opieprza co chwilę. I nie oglądam tylko Quake'a podczas grania. Pozdrawiam. To był żart. Poznajemy się każdego dnia jak noworodek swoje ciało. To jest nasza druga nazwa, żart. Ale nie są żartem mistrzostwa karaoke w Bielsku-Białej. To osoba, która pierwszy raz przychodzi, często też ma po raz pierwszy kontakt z mikrofonem. Bywają różne sytuacje, bywają różne wpadki, ale z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej. Przychodzi bardzo wielu utalentowanych ludzi. Dla nas, dla nich to jest wyzwanie, bo muszą stanąć na scenie, często zestresowani. A my często gramy właściwie bez wcześniejszych prób, także nie odbywa się bez wpadek również z naszej strony, jesteśmy z tego świadomi, ale warto było, to jest świetna zabawa. Teraz, kiedy oglądacie ten materiał filmowy, jest już po finale tej imprezy, dlatego my znamy zwycięzcę. Do końca reportażu nie zdradzimy jednak, kto wygrał, zatem sami możecie typować laureatów. Oto część pierwsza, ćwierćfinały. Zapraszam do Roka. Bye.
Don't fall.